Operacja się udała, pacjent nie żyje. Cześć wszystkim, jak już tam pewnie widzieliście, co niektórzy przynajmniej posta, którego wrzucałem na YouTube'a. No u nas pierwsza operacja w historii na gospodarstwie. Niestety nie udała się, zresztą to weterynarz od razu jak go zobaczył, to powiedział, że są nikłe szanse, on daje 5%, że ten cielak przeżyje. A co dokładnie, to wam właśnie tutaj chcę wyjaśnić. No z tego co nam weterynarz mówił, a chłop ma doświadczenie prawie 40 lat, pracował na dużych fermach z krowami mlecznymi, z bydłem, ogólnie z różnymi zwierzętami. Także ma bardzo duże doświadczenie i powiedział, że pierwszy raz się z czymś takim spotkał. A już wam tłumaczę, co się z tym cielakiem stało, bo tam niektórzy pisali, że przepukliny się nie operuje, czy też nie powinno się operować. No i właśnie tutaj może nie powinno, a nie trzeba operować, bo jak widać, tutaj u nas skończyło się to najgorzej, jak się mogło skończyć. I może, żeby wam tutaj co nieco rozjaśnić, to postaram się to narysować, jak to wyglądało. Tutaj jakieś moje stare notatki, zapiski, ale powinniśmy się tu zmieścić. Mam nadzieję też, że będzie widać, co będę rysował. No my też, jak weterynarz przez 40 lat się pierwszy raz z czymś takim spotkał, no to my tym bardziej pierwszy raz z czymś takim. Wcześniej tato miał cielaka z przepukliną, no i ten cielak dożył do normalnej wagi. Został sprzedany jako 2-letni byk i nic się z tym nie działo. Także tak to wygląda. Tam w komentarzach, tutaj ten komentarz się wyświetli, ktoś był bardzo blisko, już przepraszam, ale nie pamiętam imienia, nazwiska czy też nazwy. Wiem, że właśnie ktoś to napisał. I jemu chodziło o to, że jak cielak będzie ssał za taką przepuklinę, to może do tego dojść. No tutaj nie ssał za to, bo cielaki zazwyczaj ciągną się po torebkach, a nie po pisiorkach, bo takie jąderka. No dzisiaj temat taki dla tych raczej z mocnymi żołądkami, bo zaraz tam będę opowiadał o wypadających jelitach i tak dalej. Także nie każdemu takie coś może pasować. Natomiast wracając, małe jąderka są podobne do wymiona i przez to cielaki zazwyczaj ssą się po jajach, że tak to powiem, kolokwialnie, prosto z mostu. No odkąd przestałem ich poić, to widzę, że przestały też się ssać. Tutaj już jedzą pasze stałe. Dzisiaj dostały wszystkie troszeczkę owsa na zielono, dziadek sobie posiał, żeby troszeczkę płodozmian zrobić na ogródku i tam taki kawałeczek malutki jest, żeby wykosić na zielono, więc sobie to przywozimy. Także dzisiaj mają taką ucztę. No, a co do tego cielaka, jak to wyglądało? Bo tam właśnie pisaliście, że się nie operuje przepukliny, no i też nie operowaliśmy, bo z początku myśleliśmy, że to w ogóle jest jakaś torbiel, po prostu ropień, bo weterynarz też to macał i to było takie jakieś w odczuciu jego, nie jako przepuklina, tylko bardziej właśnie takie w dotyku jak ropień. Zostały podane zastrzyki, żeby to zeszło. No i faktycznie po tych zastrzykach tak jakby zrobiło się to troszeczkę mniejsze. Prawdopodobnie był to tylko no, przypadek, że akurat zrobiło się to mniejsze. Przez jakiś czas był spokój, no potem znowu się pojawiło, no ale było takich niedużych rozmiarów, była widoczna ta przepuklina. Ale stała cały czas w miejscu i myśleliśmy, że po prostu wszystko będzie dobrze do pewnego czasu. Tutaj raz zachodzę, patrzę, a ten cielak już ma taki balonik większy pod brzuchem, to mu się tam zaczęło tak troszeczkę ruszać. No i właśnie zawołałem tatę, żeby przyszedł, sprawdził, co jest grane. No i się okazało, że już doszło do perforacji jelita. Tam się wytworzyła jakaś przetoka czy coś takiego, weterynarz nam to opowiadał już z fachowym językiem. Koniec końców treść żołądkowa wypadała po prostu przez pępek, więc konieczna była operacja, żeby zobaczyć co i jak. No i właśnie zanim do operacji doszło, to już właśnie jelitko wyszło na wierzch, więc ten najgorszy scenariusz z flakami na wierzchu, no i trzeba było go poskładać. No i teraz właśnie, jak macie cielaka, tutaj zacznijmy od dupy strony, że jest spód cielaczka z jąderkiem,
To idzie brzuszek. To jest pisiorek. To jest reszta cielaczka. Tu mamy nogę z tyłu. Tam jest druga noga też z tyłu. Tu jest łagonek. Tu mamy grzbiecik, ale ja to jestem zdolny. Tam mamy jedną nogę z przodu. I tu mamy drugą nogę z przodu. I tu mamy łeb. Tu mamy głowę. No i tu mamy oczy. I mamy cielaka wesołego, zdrowego. Jeszcze ucho. Trochę wygląda jak pies. No, także jak się cielaki są, to zazwyczaj za wora. No i tutaj jak mamy pisiorka, to między worem a pisiorem wyskakuje taka torbiel. Może to innym kolorkiem. No, zrał pies. No, tutaj takie coś nam się pojawiło. Taka torbiel właśnie w miejscu, gdzie jest pępek. Chyba w tym miejscu, bo nie tutaj. Tak? Tak. Mniejsza o to. No i pojawiło się coś takiego. Tam to było zmacane, zobaczone co to jest. Właśnie były podane te zastrzyki. To jakby potem troszeczkę się zmniejszyło. Było widoczne, ale nieco mniejsze. No i po paru dniach z powrotem wyszło do stanu pierwotnego. Tak więc potwierdziło się, że jest to przepuklina, no ale nie operowaliśmy tego, nic z tym nie robiliśmy, bo już taki jeden przypadek na gospodarstwie był, że byk dorósł do swojego wieku. No i tak łaził przez dłuższy czas. Cielak był wesoły, jadł wszystko, pił normalnie. Funkcjonował, rósł i tym bardziej jest mi szkoda, bo to był naprawdę już taki większy cielak. On fajnie przybierał, zdrowy. I niestety, ale musieliśmy się z nim pożegnać. No i któregoś dnia już nie taka torbiel się zrobiła, tylko wisiał mu taki balonik większy. To się tak ruszało we wszystkie strony. I właśnie zobaczyliśmy z tatem, że tutaj już mu zaczyna się sączyć, wypadać treść żołądkowa z tego. Zadzwoniliśmy po weterynarza, to było wieczorem, jak zauważyliśmy. Operacja była umówiona, że przyjedzie zobaczy co i jak na rano. No i rano jak już przyszliśmy do obory, to cielak wyglądał tak, że z tej torbieli już mu praktycznie po samą ziemię tutaj wystawało jelitko. No i weterynarz jak przyjechał i to zobaczył, to powiedział, że to już jest ciężki przypadek, że z tego może nam nic nie wyjść. Cielaczek w międzyczasie zrobił się smutny, bo go to chyba bolało, na pewno. No i co? I został rozkrojony, tam coś poszywali, tą dziurę, z której tego flaka, z którego ta treść żołądkowa wypadała. Flaczki zostały złożone z powrotem do środka. No i niestety cielak się wybudził po operacji, leżał cały czas, tam jeszcze trochę dychał, próbował coś wierzgać. Ale koniec końców, jakieś 2-3 godziny po operacji, niestety, ale była kaplica. I tutaj nie mam kogo winić, tak naprawdę. Mam nadzieję, że widzieliście, że kamerka tu kwiciła te moje piękne malunki. No, nie ma kogo winić. Tutaj jedyny plus tej całej sytuacji to to, że praktykantka mogła sobie poćwiczyć szycie i tak dalej, więc jakieś plusy tego wyszły, może nie dla nas, ale ktoś z tego skorzystał. No, cielak trafił bez żadnej widocznej przepukliny, tak więc przy wybieraniu też nie było szansy tego dojrzeć. Cielak był wtedy młody, około 2-3 tygodniowy, z tego co pamiętam, jak trafił do nas na gospodarstwo, nie było nic widać. Ta przepuklina zaczęła się uwydatniać już u nas na gospodarstwie. Więc tutaj nie jest to, że specjalnie wybrałem sobie takiego, czy bierzecie cielaki z przepukliną, to potem macie. No guzik prawda, bo jak braliśmy go, to był fajny, zdrowy, tego nie było widać, więc tutaj no nie mam do nikogo pretensji. O to do weterynarza nie, też nie, bo był to ciężki przypadek. No jedynie co to, no nie wiem, czy jakbyśmy go odseparowali, żeby ten drugi z nim nie przebywał, bo może faktycznie gdzieś tam czasami go za to pociągnął, czy coś. To by było lepiej. No koniec końców była taka historia, jaka była.
No i oby się u nas nie powtórzyła. No, a co do tych cielaków już, to jak widzicie, różnica jest, około miesiąc różnicy chyba między nimi jest, bo te są zdecydowanie starsze, przynajmniej tak mówią paszporty, no i to się może potwierdzić, bo widać po nich. Fajnie idą, te już bardziej nawet pasują do tamtych cielaków, aniżeli do tych. No te są takie polskie, czerwone cielaczki i tamten, który właśnie padł, to też był polski cielak z kolczykiem PL. No cóż, takie przypadki się zdarzają, mniejsze o to. Wiem, że i tak w komentarzach tam będziecie trochę cisnąć. Także pierwszy taki przypadek. A co do reszty, no to jak widać jedzą, mają się dobrze. A, i tutaj była też krótka historia z grzybicą. Tam coś się, jak widzicie, może albo i nie widzicie. Tamten drugi za tym osiołkiem, ten osiołek też ma trochę koło oka. Ale na szczęście nie rozniosło się. To takie drobne wykwity, także w granicach normy to już się goi, więc tutaj z tym tragedii nie było. W granicach normy, można powiedzieć. No, a dzisiaj będziemy też przeganiać, wszystko będziemy przeganiać, no oprócz tych na łańcuchu. Tak więc będzie dosyć ciekawa akcja, ale to już nagram w osobnym filmie, bo tutaj chciałem wam po prostu wytłumaczyć, jak to było. To był trudny przypadek, bo tam w komentarzach pod tym postem też mi pisaliście, że tego się nie operuje. No mogliśmy nie operować, żeby ten cielak i tak padł, ale chcieliśmy tutaj to ryzyko podjąć, spróbować go jakoś może poskładać na kupy. 5%, o których wspominał weterynarz, to zawsze jakiś procent, więc a nuż się uda, no niestety się nie udało. I tak jak wcześniej wspominałem, jedynie co to praktykantka u weterynarza mogła sobie troszeczkę poćwiczyć na tym cielaku, szycie i tak dalej. Także tak to wyglądało. Dobra, także film z tego będzie, a zresztą pokażę wam jeszcze teraz. Taki przedsmaczek wam zrobię. Film pewnie ukaże się za parę dni. Bo tutaj już jak widzicie, one są tak upierdzielone, tu jest taki gnój, jak już kiedyś wspominałem. Co ty, gościu, robisz? Patrzcie go. Taki cwany jesteś, to jest taki przecinek, on, widzicie, dosyć odstaje od nich, jest najmniejszy z tej grupy. Wszystko, że tak brzydko powiem, ujebane masakrycznie. Przez to, że nie mamy słomy, skończyła nam się słoma. Gdzieś tam jakimiś resztkami ścielimy, ale to ścielimy tak, żeby... No żeby oszczędzać. I to oszczędzanie właśnie tak się kończy. Tam jest jeden wielki gnój. Mam nadzieję, że żadne animalsy tutaj, ani pod następnym filmem mi się nie trafią, bo tu przyjadą i kurde zrobią mi rabanu. Będziemy przeganiać do tej przegrody. Tam już jest gotowe. I tam już będzie słoma, także one powinny się chociaż trochę doczyścić. A jak już przyjdą żniwa i będziemy mieli w końcu tą słomę, to... No to już będą miały luks. Jeżeli chodzi o żerełko, to mają dowoli, więc tutaj biedy nie ma. Karmimy już ich taką prawie full opcją, bo oszczędzamy teraz znowu na paszy treściwej, bo tego ziarna na właśnie śród też już za dużo nie zostało, więc duże byki nie dostają już od jakiegoś czasu. Śródsik tylko dla małych. Także tutaj też niestety oszczędności, ale jeżeli chodzi o pasze objętościowe, tak żeby żołądki zapełnić, no to mają tego dowoli. Sypiemy im tak, że czasami nawet tego nie przerabiają. Jak widać, tutaj jeszcze żyto zostało. Dzisiaj dostały właśnie takiego zielonego owsiku trochę. Tak. Zawsze to coś innego. Takie małe święto dla nich. No wyglądają brzydko, są właśnie upierdzielone, usrane. Ale niestety tak to w tym roku wyszło. No specjalnie też tego przecież nie robimy. No, także na przyszły rok tej słomy potrzebujemy naprawdę dużo. Także taki to u nas był ciekawy przypadek. Oby się nie powtórzył. No, a reszta sobie dalej żyje. No i co? I miesiąc za miesiąc pewnie gdzieś kolejna grupka będzie musiała do nas zawitać, żeby to nam się wszystko kręciło. Dobra, to w tym odcinku to będzie
Wszystko widzimy się w odcinku przy przeganianiu bydła, przy wywalaniu gnoju. Także trzymajcie się, na razie, cześć.